Cześć, czołem kluski z rosołem. Dziś porozmawiamy o mądrości, a dokładnie o tym, że Bóg jest mądry. Zobaczymy, co wy na to powiecie. Co to znaczy, że Pan Bóg jest mądry? To znaczy, że wszystko, co On robi, to jest mądre i dobre. To znaczy, że Pan Bóg wszystko wie. Pan Bóg jest mądry, dlatego, że chociaż nie skończył żadnej szkoły, to wie wszystko. Jak co tydzień zapraszam Was teraz na temat dnia. Drodzy Państwo, cóż to się dzieje? Jesteśmy w pałacu króla Salomona. Popatrzcie sami. Królu Salomonie, proś o cokolwiek chcesz, a dam Ci. Boże, nikt nie jest tak mądry jak Ty. Chcę chociaż część Twojej mądrości. Ponieważ byłeś mi wierny, otrzymasz mądrość i dużo więcej. Królu, ona ukradła moje dziecko. Nieprawda! Jej dziecko umarło wczoraj. To moje dziecko. No dobrze, jeżeli się tak kłócicie, dziecko przetniemy. Każdy z Was dostanie pół dziecka. Tak, zrób! Nie, niech ona lepiej weźmie to dziecko, czym by miała umrzeć. Dobrze, wiem, tej kobiety jest dziecko. Pan Bóg jest mądry. Ale Pan Bóg daje też mądrość wszystkim, którzy Go o to proszą. Proś Boga w modlitwie o mądrość do podejmowania dobrych decyzji, o mądrość do nauki, o mądrość do codziennych spraw. Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. On daje mądrość. Teraz czas na kącik misyjny. Jak zwykle łączymy się ze Skoczowem. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dotychczas poznaliście historię kilku rodzin z odległych krajów. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o roli misjonarza. Misja zwykle kojarzy nam się z wyprawami na inne kontynenty i opowiadaniem tam ludziom o Panu Bogu. Ale czy wiecie, że misjonarze zajmują się główną pomocą mieszkańcom małych i ubogich wiosek? Pracują w szpitalach, budują studnie, aby ułatwić ludziom dostęp do wody, albo pomagają wybudować i zorganizować szkołę, a czasem nawet sami uczą dzieci pisać, czytać i liczyć. Dając tę ważną i potrzebną pomoc, dopiero przy okazji opowiadają o Jezusie. Być może będziecie zaskoczeni, ale misjonarze działają nie tylko w odległej Afryce. Jest wiele potrzeb, także blisko nas w Europie. Wielu ludzi także na naszym kontynencie cierpi z powodu biedy, dlatego wiele organizacji organizuje misję i pomoc także dla Europy. Jedną z takich inicjatyw 21 lat temu rozpoczęło Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Prezent pod choinką to akcja, w której misjonarzem może zostać każdy, bo każdy może zaangażować się w przygotowanie upominku dla dziecka, które bez naszego wsparcia nie otrzymałoby w święta zupełnie nic. Czy Ty przygotowałeś już swoją paczkę? Na zdjęciach widzisz dzieci, które w minionych latach otrzymały upominki w akcji Prezent pod choinkę. Ale wiesz co? Mam jeszcze jeden pomysł i propozycję. O te wszystkie dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii możesz się też modlić. Możesz poprosić Pana Boga o zdrowie dla tych dzieci, o pracę dla ich rodziców i nowy dom dla tych, które mieszkają w domach dziecka. Możesz modlić się też, aby wszystkie dzieci, które przyjdą po prezenty, mogły usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyć w Pana Jezusa. Zachęcam Cię do takiej modlitwy. A teraz oddaję głos do studia, ale zdradzę Wam jeszcze, że prowadzący ma dziś 10. urodziny. Samuel, wszystkiego najlepszego. Przenosimy się teraz do księgarni Warto. To polecajka. Dzień dobry, witajcie w księgarni Warto. Dzisiaj poznajecie na szkółce prawdę, że Bóg jest mądry. Całe Jego Słowo jest pełne mądrości. A w Biblii mamy taką szczególną księgę, która mówi o Bożej mądrości. Ta księga to księga przysłów króla Salomona.
do tej księgi, w księgarni Warto, mamy taką specjalną książkę, która pomoże Wam lepiej zrozumieć mądrość Boga, a mianowicie Mądre Słowa, Zagadki i Kolorowanki. W tej serii mamy również inne książki, które pozwolą Wam poznać atrybuty Boga, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry. Zapraszamy do księgarni Warto i na stronę www.warto.com.pl. W kąciku kreatywnym dziś drobne sztuki. Cześć dzieciaki, witam Was dzisiaj z pracowni Drobne Sztuki, do której zaprosiła mnie pani Sabina, która chce Wam pokazać, co można ciekawego zrobić z gliny. Zachęcam Was do tego, żebyście wspólnie z rodzicami spędzili niedzielne popołudnie właśnie na takiej pracy plastycznej. Sabino, witam Cię bardzo serdecznie i proszę, powiedz dzieciakom, co chciałabyś im dzisiaj pokazać i do czego ich zachęcić. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam pokazać dzisiaj parterę z takich wytłaczanych roślin. Tutaj pokażę przykład tego, co już robiłam kiedyś. To jest taka zawieszka, było to tworzone na Dzień Matki. Zawieszka z wytłaczaniem roślin i później była malowana. I te rośliny w tle zrobiły się ciemne, a tutaj mamy taki ładny kontrast jaśniejszego koloru. Dzisiaj zrobimy paterę. Przygotowałam dla Was takie rośliny, zebrałam je na łące, także myślę, że każdy je znajdzie. Jeśli nie takie, to możecie użyć wszystkiego innego. Mogą to być liście, nawet gałązki, tylko przy gałązkach musicie uważać, żeby się nie pokruszyły. Ale wszystkie takie miękkie rośliny jak najbardziej będą się do tego nadawały. Myślę, że zaczniemy sobie już pracować. Tak? Tak, a potrzebujemy do tego glinę i piec do wypalania? Czy to będzie taki materiał, do którego nie trzeba mieć pieca i każdy to zrobi w domu? Dzisiaj będziemy tworzyć z takiej glinki samoutwardzalnej. Można ją kupić w każdym takim sklepie plastycznym. Jest pakowana zazwyczaj po 500 gram, czy nawet po kilogramie, jeśli już bardzo będziecie chętni do pracy. I są różne kolory tej glinki, jest biała, dzisiaj mamy taką w kolorze terakoty. Także jest to świetna alternatywa, jeśli ktoś nie ma pieca ceramicznego, bo wiadomo, takich osób jest bardzo mało, ponieważ koszt pieca jest bardzo duży. Także dla Was taka idealna będzie glinka samoutwardzalna. Można też kupić ją w internecie, jeżeli nie mamy sklepu plastycznego, tak, prawda? Oczywiście, tak. Można zamówić i przyjdzie do domu. To jest też świetny pomysł dla Was, ponieważ bardzo mało przedmiotów potrzebujecie do wykonania. Wystarczy Wam nożyk plastikowy albo drewniany, wałek, nawet kuchenny, który później dobrze umyjecie, żeby mama nie miała problemu przy pieczeniu ciasta, i szmatka, może być lniana albo jakakolwiek szmatka, która powoduje to, że ta glina nie przyklei nam się do stołu na przykład albo do czegoś drewnianego czy szklanego, na czym będziemy wałkować. Ja sobie teraz odetnę połowę tego kawałeczka gliny. Tym nożykiem jak najbardziej jest to możliwe, bo ta glina jest bardzo taka plastyczna. Czy mogę zobaczyć kawałek? Oczywiście. Jest zupełnie jak plastelina, także myślę, że będzie Wam się przyjemnie ją ugniatało. Jest mięciutka w porównaniu do takiej naturalnej gliny, która często jest twarda i bardzo ciężko ją się rozrabia w rękach. Także to jest na tyle plastyczne, że myślę, każdy da radę. Najpierw formujemy taki placuszek, no i później już wałkujemy. Staramy się zrobić równy placek, tak żeby nie był z jednej strony cienki, z drugiej strasznie gruby. Obracamy sobie glinkę co jakiś czas, też po to, żeby nie przykleiła nam się do tej szmatki. Dobrze. Myślę, że na tym etapie, gdy ta glinka ma grubość tak powyżej 0,5 cm, możemy już wtłaczać roślinki. Wybieramy sobie, które rośliny chcielibyśmy użyć. Ja sobie wybiorę tego kwiatuszka. Na razie go kładę tylko na tą glinę, nic nie robię dalej. Jeśli mamy kwiatki, które wyglądają w ten sposób, czyli tutaj mają swój taki kwiatostan, to kładziemy je tak buzią do gliny
i później dociskamy, żeby one ładnie nam się odbiły. Później jeszcze bardziej dociśniemy. Jeszcze mam coś takiego. Tak, i jeszcze sobie dodamy mniejsze takie elementy po bokach, żeby ta cała paterka była taka właśnie roślinna. O! I teraz musimy wszystko ładnie docisnąć. Będzie nam też potrzebny wałek, ponieważ teraz sobie tym wałkiem jeszcze dociśniemy te roślinki. Tutaj już staramy się działać w jedną stronę, żeby nie zaburzać tych roślin, żeby one tak swobodnie mogły się tam odcisnąć i no nie były kierowane raz w jedną, raz w drugą stronę. Myślę, że już teraz możemy podnieść, zobaczyć, co nam wyszło. O, pięknie tutaj nam odbiło się wszystko w glinie. O, widzicie, ten kwiatuszek był delikatny, więc nie do końca zostawił nam swój ślad. Także mamy już teraz potwierdzenie, że lepiej wybierać takie kwiaty z tym kwiatostanem takim bardziej twardszym. Czyli takie, które nie mają miękkich płatków, tak? Tak, żeby lepiej to było widać. Wszystkie te pozostałości, które nam zostały, możemy wybrać tym nożykiem sobie na zewnątrz. To już taka pracochłonna troszkę czynność. A jeśli coś nam zostanie, to glina się w tym miejscu nie utwardzi? Nie, może w tym miejscu na przykład pęknąć. I wtedy będzie takie brzydkie pęknięcie, ale jeśli to będą tak drobne elementy, nie powinno się nic wydarzyć. Jednakże w takim razie lepiej włożyć trochę więcej pracy, niż żeby ona została zmarnowana potem, prawda? Dokładnie, bo później będziemy żałować, że sobie nie przyłożyliśmy się do tego, a mogliśmy jeszcze chwilę poświęcić. To naprawdę kilka minut, aż wyciągniemy wszystkie tutaj takie pozostałości tych roślin. Lekcja pracowitości i cierpliwości. Dokładnie. No, wygląda pięknie. Ja mam taki talerz obrotowy, ale to nie jest wymagane, ponieważ możecie sobie na stole, nawet w kuchni to zrobić. Ona nie brudzi, ta glinka rąk, tak jak normalna glina, ponieważ z normalnej gliny byśmy pracowali, to jesteśmy po prostu cali brudni. Także to też jest ten plus. I to dobra wiadomość dla rodziców, że nie muszą się bać, mogą się zgodzić na taką pracę plastyczną. Tak, bo to jest bo często nie nabrudzimy im bardzo w domu. Dobrze, to wygląda teraz w ten sposób. I teraz należałoby zrobić z tego faktycznie paterę, czyli te boki obkroić do jakiegoś kształtu wymyślonego przez nas i może nawet podniesiemy sobie te boki, żeby to taka była patera z podwyższonymi krawędziami. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja teraz sobie wymyśliłam taki kształt i znowu tym nożykiem wycinamy. Możemy według szablonu, możemy z głowy sobie jakiś kształt wymyśleć. No. Jeśli się boimy, że wyjdzie krzywo, to możemy najpierw narysować na papierze. Tak. I potem dokładnie zrobić z tego taki papieru szablon. I później dopiero odciąć już na końcu. Dobrze, i ja sobie wymyśliłam taki kształt. I teraz mam tutaj jeszcze takie brzydkie zagniecenia gliny, których bym nie chciała tutaj mieć, bo one też mogą spowodować to, że glina gdzieś nam pęknie w tym miejscu, więc ja sobie tym nożykiem je wygładzę wszystkie. Dobrze. I paluszkiem też można gdzieś wygładzić sobie już. O, nawet lepiej niż nożykiem to wychodzi. Dobrze. I teraz mówiłam o tych podniesionych krawędziach, więc teraz złapiemy sobie ten nasz placuszek i będziemy podnosić do góry boki tej naszej patery. Zaraz pokażę bardziej, jak to wygląda już po wykonaniu. O, to jest na razie podniesiona jedna strona. Tutaj widzimy, że jest krawędź ładna, więc możemy coś później na niej położyć. I tutaj tak samo sobie zrobię z tej strony. Zobaczcie, jak ona pięknie odchodzi od tej szmatki.
I tu jeszcze ma dodatkowo fakturę tę lnianą. Być może nie widać w kamerze, ale my widzimy. Cała jest gotowa teraz. Teraz jeszcze wygładzę wszystko dokładnie, żeby nie było jakichś takich brzydkich tutaj niedociągnięć, bo chcemy mieć piękną paterę, także warto poświęcić jeszcze te 2 minuty albo nawet krócej, żeby wszędzie wygładzić wszystko i by patera miała takie bardzo łagodne krawędzie. Wygląda pięknie, ma taki nieregularny kształt, więc od razu widać, że zrobiona jest ręcznie, tak, a nie kupiona w sklepie. I to jest super. No i później można pomalować sobie tą paterę. Ona wysycha do 48 godzin, powinna być już całkowicie sucha. Najpierw musimy wysuszyć, a tak, potem dopiero malujemy. A później malujemy. A jakimi farbami? Najlepiej farby akrylowe, one są takie najbardziej uniwersalne i na pewno no, nie zmyją nam się, nic tam się z tym nie stanie. Możemy później jeszcze pomalować to lakierem akrylowym, który jest też bezwonny, więc nie pachnie brzydko i da tej paterze taki piękny połysk, tak jakby faktycznie była oszkliwiona, jak to jest w ceramice. I jak już to wszystko zrobicie, wtedy efekt będzie taki. My czekamy nasze 48 godzin, aż nasza patera wyschnie, a potem spróbuję ja ją pomalować i zobaczymy, co z niej wyjdzie. Dziękuję Ci, Sabino. Mam nadzieję, że dzieci są zachęcone do tego, żeby same sięgnąć po glinę i że będą chciały spróbować nowego materiału i nowego rodzaju prac plastycznych. Dzięki. Ja też mam taką nadzieję i myślę, że jak ktoś zacznie już pracę z gliną, to na pewno się w niej zakocha i będzie tworzył bardzo duże rzeczy, także zachęcam jak najbardziej i dziękuję również za to spotkanie. Dziękujemy Wam. Cześć. Mam nadzieję, że podobały Wam się Szkółko Wieści. Do zobaczenia za tydzień! Thank you.